Hej, ludziska. W następnym odcinku zagrajmy w Dead Island. Z tej strony oczywiście Buzon. A my się widzimy w drugim, czwartym odcinku. Skąd ten czwarty? A to proszę was bardzo... Już tłumaczę. Miałem taki... Ta gra chyba jest przeklęta. Na chwilę obecną przynajmniej na nagrywanie. Ponieważ... Przy pierwszym nagrywaniu... drugiej części, drugiego odcinka. Najpierw wyłączyłem mikrofon, nie zauważyłem nawet tego. Po raz następny było... Ktoś mi chyba wlazł i... Nie nagrało się jak powinno. A to przecież to było kilka razy podobno, że ja chciałem się na tego ciąć. Nie było szczęście tego za dużo, więc... Kij tam. Za trzecim razem... Co to było? Gra mi się wywaliła chyba, czy coś takiego. A za czwartym razem wziął mi się komputer, wyłączył. Tak. Bo dlaczego nie? No w sumie, skoro może, no to... Why not? Dobra, mamy iść tutaj, dobra. Co to mnie? A, tą butelkę, to tam nie chcę. No tak, byliśmy sobie tam, mieliśmy tą kartę zdobyć, zdobyliśmy ją. No niestety ja tu nie mogę zapisywać, ani wczytywać. Ten po prostu mam... Siła wyższa. Musiałbym od nowa całkowicie grę zaczynać, więc szybko mi się to uśmiecha. Dobra, ten udawał, nie? Chyba zwykle. Gdzie mi się tu rzucasz? Buda, Fafi. Daj mi tutaj prowadzić swój... Czy to... Nie, dobra. Z tej strony to zobaczcie, to wyglądało trochę jak ten. Nie wiem czemu grabie. No tak. Się masz? Jest jakiś z kasy? Nara. Ile masz? Milionów. Rurkę harmonikową. Wiesz co, nawet ci nie będę pytał, po kiego grzebać to. Bo jest trochę możliwości. Możliwych możliwości. Także ten odcinek naprawdę już nagrywam od kilku godzin. Także... Aha, jeszcze... W sumie jeszcze... Nie, przepraszam. Jeden raz trzeba doliczyć taki, że coś odbiło komputerowi i proszę ja was, nie, klawiatura odmówiła właśnie posłuszeństwa i tak samo myszka. Ale w taki dość specyficzny sposób, czego jeszcze, nigdy się jeszcze ani razu nie spotkałem. Mianowicie, przez chwilę normalnie klawiatura działała, a wszystko fajnie. Mam moje, włączę sobie muzykę, posłucham, za chwilę włączę grę, żeby nagrywać się. No i by wszystko ładnie, pięknie, no dobra. Zaraz będę włączał. I... nacisnąłem sobie na start, żeby... A, to samo. Włączyłem sobie ten... wcisnąłem start i... wpiszę sobie ten Dead Island. Czy coś... Cokolwiek chciałem innego, teraz nie wiem. Nie, hasło miałem wpisywać, przepraszam. Hasło miałem wpisywać. No to wpisujemy, nie? Wziąłem, nacisnąłem i tu song, nic. Przyłączyłem się na ten... Myślałem, coś odbiło, wyłączyłem program, włączyłem potem to samo. Przyłączyłem się na ten... O, ale drugo. Aha, czyli trochę postępów się poszło, widzę. No nic. Mianowicie, wziąłem sobie już ten. Lepiej jak mi się mówi, jak chodzę. Tylko przepraszam was chwilę, czy to uzupełnić sobie. Gdzie to jest? Dobra. Już mogę sobie gadać. Dobra, więc no, jeśli nie chcę wpisywać tak dalej, no,
Hitam, jakoś przeżyjemy. No i... Słychaj. Nie. Oh my god! Ale głośne to było. Ten... Dobrze, zeszło na hita. Zawsze coś musi przerwać, no? Dobrze, kontynuując. Wszedłem to jest sobie jeszcze na ten. Włączyłem przeglądarkę, jaka była włączona, ale... Tak serio? Włączyłem przeglądarkę. A to żyłem oko przeglądarki. I sobie... Nie, nie jest mi dane. Przeglądarkę. Nie żyjesz? Nie żyjesz. No dobrze. I próbuję coś pisać. Klikam chyba jakąś tam literę. Nic się nie dzieje. Klikam jakąś tam inną. Którąś tam z kolei. I otwiera mi się menu kontekstowe. No trochę dziwne, fakt. Postanowiłem sobie włączyć, żeby sprawić może jakiś tam problem i tak dalej. Włączyć klawiaturę ekranową, nie? No ale no ten tego... Klikając dwa razy szybkim normalnie, żeby uruchomić. Ty jeszcze żyjesz? Dobra, no co? No, dobra. A czemu ja klękam? Klikając dwa razy szybko, otwierało mi się tak jakbym klikał, wiecie, prawy i wchodził w właściwości czegoś. Więc tak jak mówię, to jest coś dziwnego, z czym się w ogóle pierwszy raz spotkałem. Jeszcze ani razu. Nie miałem nic takiego kompletnie. Komputer chyba już trzeba mu odbijać na 4 lata. Już ma swoje lata ten laptop. Aha, widzę, że aha, to z tego myślałem, że uratować kogoś. Ty masz kilka dolców. Tu będzie kilku ożywieńców. Tu dajesz. Dobra. Nóż. Nie zawaham go się za cholerę użyć. Tu chapicie powinien mieć, tak, jest. Aż pozycję zmienię w siedzeniu, bo... O, teraz nie ma żartów. Klik, klik. Nie ten guzik standard. Ała. Ej! Co jest? Traci głowę. No ja też tak myślę. Deska. Poobijany kij. Nie. Średnio, dziękuję bardzo. Ej, bez takich. Masz rzucić tym. Wiecie co? Tam chyba coś mi się przypomina. Wolę tylko to zrobić w inny sposób. Zdychaj.
Masz po dupie. Okej. Okay. Odpocznijmy. Znajdźmy może tak na szybko jakąś... o. Coca-Cola. Zajebistości. Jeszcze może jest coś... O, jest. Owoce zjemy. Nawet jeden wystarczył. Kasiorka, spoko. To użyjemy. Okej. Okay. A dobrze pamiętałem. Chyba tak. No chodź. Yes! No. Coś mi się przypomniało, się cieszę z tego powodu. Nie chciałbym się z nim bić. Trzeba coś wyrzucić. Na przykład takie gazurki. 27, 23 młotek, tak? No to wyrzućmy go. To też wyrzucimy. Okej. Okay. Tam są te gnojki. Na północ. Tutaj? Na północ od miasta, no to w sumie tutaj gdzieś. Tu jest północ, tu południe, nie? Tu jest zachód. To jest wschód oczywiście, ale... Może jak wejdziemy wyżej gdzieś, to się uaktywni jakiś ten... aha, dół, dobra. Kurde, się odławić mogę. Mam tylko nadzieję, że ten odcinek się nie weźmie i nie zepsuje w jakiś sposób. Wiesz co, naprawię coś. Napraw... tak? Aż tyle? Out. Repeat, okay. All engines are out. Ground control, do you read? We're making an emergency landing north of the city in the jungle. To all stations, I repeat. No nie, no bez takich. Nara. Dobra, przywitaj się moją pięścią. I nożem w dupie. Nie masz nic, nie masz nic. Kiedy zabiję te 150 zombiaków w końcu? Poczekajmy, jak się trochę ta lampka trochę naładuje z powrotem. Nie, na kolbkę może jakaś, albo trząsająca taka, do trząsania ją. Też spotkałem się, miałem taką nawet. Trzeba nią było pomachać, żeby się nadawała. Ciekawy pomysł. Kurde, macham jak pijany. Ty tak się nie rzucaj, ja? Kochana. Bo na pani imprezę za chwilę skończymy. Okej. Okay. Piciu, piciu. A to co mogę podnieść? Nie, nie mogę. Bateria. Fakt jakiś, o. Numer 3. Bateria, no to może być. Ale duża bateria, to bym się kłócił bardziej. Jak tam już raz miałem. Open this up. Ostrze piłtarczowej.
No wiecie, w sumie czemu nie? Co tu? No nic. Aha, u góry. Sorry, Liska. Pewnie jak na górę wejdę. We're making an emergency landing north of the city in the jungle. To all... Yep. Nie inaczej. Trzymamy tu jakąś butlę gdzieś? Z gazem? Ma się rozumieć się? Tak średnio się, co? Ja się już tylko modlę, niech to wskoczy te 150 zombiaków zatłoczonych analogiem. Bo nie zdzierży tylko. No nie wiem, z 50 na pewno zatłukłem już. Masz po prostu. Co ty gadasz? Jak nie umiera, jak umiera. Aha, dobra, się przyjrzałem. A, łykniemy sobie. Nie udaje, więc chociaż tyle dobrego. Przesadzimy samą górę. Człop, 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 człop. Mikrofon mi się przekręcił. O, człop, człop. Satelita. Ale nie powiem, że me gusta. Nice. Dobra. No serio. Ja bym się tak jeszcze nie potukł. Wiesz, nie jestem jakimś atletą. Ale to nic takiego, co butelka Coca-Coli by nie naprawiła, prawda? Duże baterie, wiosło. Myślałem, coś tu leży. Ja wiem, zostań, co ty udajesz. Widzisz? Na razie magnes, tak? Pędzę mi kaszel nie brała, teraz wziął mnie z potu, no. Maybe there's something in here. Drut kolczasty? Co proszę? Nie, więcej nic nie widzę. We are dimmy. Halo, halo? Spoko. No patrzcie. Jakie cwaniaczki. No daj im ten tasaczek. Nice job, mates. We're safe now, thanks to you. But we won't make it long without food. Help don't come soon, we're gonna have to head to town. Meantime, maybe you could see if anybody needs help. Okej. Okay. Na razie. Cholerna się na. Szybka podróż, o. Dobra, mamy coś na tym poziomie? Tak, tu jakiś powiem być gościu. Jest. God damn it, this is hopeless. Hey, I'm Dominic. This piece of shit antenna's too weak to reach past the island. We need a signal amplifier to cut through the static. I worked on an antenna at the lighthouse nearby. I'm sure they got an amplifier there.
We wouldn't last a minute against those things, but you, think you can get it for us? Coś tam spróbujemy. Sure. All right, excellent. You bring it back as soon as you can. Na tym poziomie znajdę kogoś jeszcze? Wszyscy niżej, tak? Dobra. Tak zarżnęli samochód, że jak to przyjeżdżali. No ja pierdzielę. Dobra. Naprawmy. To jest prowizoryczny tasak. 51. To go chyba tu lepszymy. Okej. Okay. 43, 32. Z tym pochodzimy najpierw. Come over here. I've got a job for you. Co, silnik może coś. This baby needs some new spark plugs or she ain't going nowhere. Byłem blisko. Shame though. It's a hell of a car. A battalion of those freaks wouldn't slow this baby down. So, if you can find me a few necessary parts from any nearby wrecked cars, and we get this ride rolling, I'll let you take her out anytime you want. Deal? W sumie. Okay. Excellent. You locate those parts. You know where to find me. No. Chyba, że się zwiejesz. Ja wam nie wierzę jakoś za bardzo. Nie bierz tego do siebie, no ale po prostu wam jakoś nie wierzę do wiosu. Co byś chciał, że to spalić? Feel like I'm back in fucking Iraq. These bodies are starting to rot. You smell that? We need to burn them before they start attracting more of these walking dead motherfuckers. Do me a favor. See if you can't get some gas from that station nearby. Dobra. Bardzo trudne, tak? Ale jako te młotowe? I'll try. Okay, good. See if you can find a car. That way you can move more gas. Mhm. To zaczyna coś przypominać mi. Wiecie, tu przynieś komuś to, tu przynieś tamto, a dostaniesz tamto, ale musisz wziąć tamto, żeby dać to tamtemu komuś innemu i żeby dostać co innego i tak. I heard this scourge came from outer space. Fajnie. A ja chciałem sobie przejść, żeby przeszukać. O, duży gwóźdź. Dezodorant. Okej. An alien infection is what it is. Mhm. Ochambujmy, stary. Sprzedajmy. To sprzedam ci. To sprzedam. To sprzedam. 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 A to w sumie na razie niech jest. Raczej wątpię, żeś miał coś ciekawego, żebym ci, od ciebie kupić mógł. Ta trzeci poziom potrzebny byłby. Części silnika 2500, ładna cena. Tak, swoją drogą. Can't depend on anyone but ourselves now. Dobra, sprawdźmy tutaj. Hey, mate, can you help me? No, spróbować mogę. Remember me, mate. I'm the doctor, but I can't do much without medical supplies. Okay, the door to the infirmary is locked from the other side and Anne's in critical condition. You think you can help me break the bloody thing down? Yes. Oh. I appreciate it. Go on then. Patrzę, jak to mistrzunio robi. Wstyd. No, chodź tu. Serio, ona ręką ma większy zasięg niż ja z nożem. Improving. No, me gusta. Poziomy. Wyższy poziom, zawsze spoko. Bandaże, też spoko. Środki przeciwbólowe. Cholera, prędzej nie było, a teraz się mi wziął kaszle. Kaszel i kaszel, no zawsze coś. No, okej, okay. Ale muszę posprzątać. Good on you, mate. Now let me get to work. Spoko.
Coś jeszcze? Bloody disaster. Nothing here at all, is there? We need to think of another way. Will you help me? I need you to locate an ambulance or one of the lifeguard vehicles. Inside, you'll find a paramedic bag with all the necessary equipment in it. I'm pretty sure I saw one by the Diamond Bungalows. I'll try. Without your help, we'd all be 6 feet under by now. We're bloody walking corpses. Cholera wie co gorsze. Ciekawa pozycja do spania. Umierania. Co kto woli. I'm telling you, it couldn't have been. Kelly's worried about her husband, Will, but I think he's probably okay. If you happen to be nearby there, can you see if you can find him? No, smooth smoking. Yes. Oh, what's let's do it. His name is William. He's about 6'1", black hair, good looking. He's a concierge. He has a friend named Doyle who works in the Diamond District bungalows. I'm thinking maybe he's hiding out there. Rzucić okiem rzucę. $5. Simon doesn't know what the fuck he's doing. Co jakiś Marian ma dla mnie robotę? O, Marianna ma. I ran out in such a rush I left my necklace behind at the hotel. It's in bungalow 6 in the silver section. My husband gave it to me. It means a lot to me. I'm offering a reward. Can you help me? Tasa kuchenna. Sure. Bez niego nie chodzisz do domu, nie? Please be careful. Bez tego tasaka. Bez, z domu nie wychodzisz? Mój skarbie. Smykaj. Dobra. Tym 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 rym cym 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 cym. Okej. Punkt kontrolny, dla mnie spoko. Weźmy sobie... Mniej uwagi zwracać na mnie. No coś muszę tu zrobić, to jest pewne. No nie wiem. Może tak się mną nie będą interesowali? A, bo to wezmę, wampira. Tak, muszę poziomy wbić. Standard. A właśnie, umiejętności, zadania, o, tutaj. Dla zabicia czasu, co to? Twojej pomocy. Dobra, to weźmy na razie, jak mamy. Nie jest tak daleko jakoś szczególnie. To jest co, dobra, spoko. Ja się tam nie wtrącam. Obiedzony dosyć mocno, więc raczej nie stanie. Ale to już by było trochę przerażające. Taki byś się rzucił jeszcze raz. Obiedzony. Nie wiem, skórkę chyba lubią. Nie rzucaj się na mnie. Myślę, że co? Te, bez takich, co? Okej? Stay down! Dobranoc. Ej. Spoko. Tu coś znajdę, nie? No nie, no daj, jesteś siana. W złym momencie trochę. Ale cóż. Aha, okej. Okay. Łapię. Chcecie mnie w trzech wydymać, bo w sumie czemu nie? Objedzeni. Siedzie... rzucać. Masz. Spiąstkowany będziesz. Albo podrapany pazurkami.
No, krótkie ma. No ale i tak, podrapany będziesz. Karate moje. Takie nieudolne kata. Wykitował? No to dobrze. To nam się przyda. Ten odgłos może ściągnąć tu mi kogoś na łeb. O, taki trochę wylądował kawałek temu. Kawałek temu. Kawałek dalej. Co my tu mamy? Dwóch gnojów próbujących mnie wydymać. Ci tam jeszcze leżą. Spoko. This weapon is breaking apart. Okay, łapie. Kurde, ciężko. Ty jeszcze żyjesz? Zdychać. Dziękuję. Ale bida. Panie. Tam na razie chyba nie chcę schodzić. Przynajmniej chwilowo. Halo, Marian? Chodź, chcesz buzi? Tak nie dostaniesz. Ej, no czemu? Mara? Nie okłamiesz mnie. Dziękujemy. Bieraj. I wykręcaj. Czy coś ciekawego? Nie? To nie. Łaski bez. O! Jakiś ratowniczy. Karetka? Tak jak trochę? Albo karotka. Die! Jak to woli. Ty, Mendo! Cholera. A, wow. No i dupa. Się wzięło i zdechło. Dobra. W jakim stanie? No jeszcze ujdzie. No aż tak nie przesadzajmy. This is crazy. No żebyś. Kurde wiedział. Leżeć. O Jezu, trudne będzie to. Ciężko będzie. Ech, tutaj pójdzie, to ja pierdzielę. Dzisiaj nie będę bawił nożykiem. Wymieńmy broń, bo ta już jest taka trochę... nie ten tego. Sok z cytryny? No dobra, może być. Nie udajesz, to mi się podoba. No, czemu? Chciałabyś tu wejść?
Dziękuję uprzejmie. Otwieranie zamków na poziomie drugim, tak? Okej. Okay. Mamy iść tam, coś tam się dzieje. Leżeć. Nie chcę tego. Zardzewiałe, to po co mi? Let's open this up. Mocny kij, tak. Machaj tym nożykiem. Scyzorykiem. Mazlaczka. Już się cholera psuje. Tak się wchodzi do domu. Właśnie, w końcu mi się udało. Ktoś tu nie chce mnie wydymać? Nie? No i dobrze. Może tutaj? Chyba postanowili się otruć. Zresztą ten, ale... Dlaczego się nie zamienili zombiaki? Aha. I'm thirsty. Aha. Okay. I'm safe in here. The monsters can't get me. Okay. Who are you? Jestem tym, kim jestem. Nikim więcej. Just a few. I feel dizzy and a little nauseous. My heart is pounding, please. I haven't had anything to drink for quite a while. If you bring me some water, I'll give you whatever I have. Of course. Spraw z wody można coś tam zrobić, teraz pamiętam, ale... Thank God! Thank you! Whatever you can find! Woda! Oh, thank God! 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 I can't last much longer with... Aha, już więcej wody nie mam, dobra. I'm safe in here! I'm Annie, and I'm looking for my teddy bear. Mm-hmm. I can't fall asleep without him, and I'm very tired. And those monsters keep knocking. Will you find my teddy bear? Dobra. Okay. The last time I saw him, he was in our bungalow. Number 15, where I live with my sister Jenny. Remember, his name is Teddy. Tell him Annie sent you, and I'm sure he'll go with you. He's a brave teddy bear. Hmm. You find anything? Yeah, wypiłem. Dobra. Golimy sobie. To zadanie nieszczęsne. Gdzie to jest? Zadania. To jest story. To było to? Chyba tak. Więc to już blisko jest. Zaraz mi się zepsuje. Cholerny scyzoryk. Hmm. To mamy kilku padalców. Wstań, powiedz. Już nic nie powiesz. Tak, dobrze słyszałem. Siemasz, Mariela. Aha. Jasne. Tasakiem ją. Demon! Tak, tak, tak.
A teraz chodźmy tutaj, wydymajmy wszystko, co tego się rusza. Samo, samochodzik. O, baseball. Help me, please. A po co? Please. I need your help. No sekunda, kobieto, muszę wejść. I don't understand. Please, my husband, he's bleeding. Can you help us? Come closer. Name's Roger, brothers, and this is my wife Jess. We were driving like a bat out of hell when I saw that broke down car. Part of me said, forget about it, but I couldn't do that and live with myself. So we stopped to see if we could help. The driver must have been in shock or something because he threw himself at us like a crazy guy. I had to kill him. But this was self-defense. I was protecting myself. You gotta believe me. But you know what? He took a bite out of me, man. Shit. I think I got whatever he had. Rabies. I don't know. Fuck. Who the hell knows? But can you get Jess out of here? If I start to lose it, I don't want to bloody hurt her. Prowizoryczny nóż podwójny? Dobra. Yes! Hey man. Thanks. Should take her to the lighthouse. My brother James should be there. O Boże, dobra. What is happening here? Muszę cię eskortować. A to mi się tak podoba, jak psu orać. To znaczy link. O, szukaj znalazłem. Zębatki? Ciekawe. Ojeju. Proszę pani? Proszę kurde pani. Czy ma pani zamiar wejść? Zobaczmy tutaj zadania. Krwawe walentynki. Tak. Muszę bliżej może podjechać. Którędy to wyjechać? Właśnie. No, nareszcie. Na pochybel teraz będzie. Tylko trzeba jeszcze jechać tym jakoś. No tak jest fajnie, że jest zero-jedynkowe, nie? Mogę dobrać prędkość, jak mi się podoba. A cicho tam. This is not right. Dobra. Dobry. Zaraz. Niektórzy mają Jaguary, Mercedesy, a my mamy zębiaki. Tak średnio jeżdżę, ale jeszcze raz za sobie. Okej. There are people living in the lighthouse? No chyba widzisz, nie? No chyba to zombiaki. To przykrytko. Thank you. Can you check on my husband? Jest, móc mogę, to na pewno.
Can't be. A jednak. I can't believe you're alive. When we left Sinemoy, you looked like... Where the hell did Jesus. I put that? Anyway, you better go see to James. I'm sure he'll be surprised as hell to see you're still alive and kicking. Follow me, I'll take you to James. I'm sure he'll be glad to see you're still alive. Sekunda, sprzedam coś. Patyczek, mogę sprzedać. 37, spoko. 46, nie. Ty masz 50 ma. Nóż podwójny jest jeszcze lepszy. Jest go sprzedany. Ten kuchenny. Tasak zostaje. Ten też w sumie zostaje. Łom, a idź w cholerę. Live. No to próbować już. Jak już mam iść, to już chodźmy. Can't hurt to look. James will probably want to talk to you first. Ej, ja tu chcę pogrzebać. Właśnie mu zepsułem komputer. Jej, przepraszam. James is at the top of the lighthouse. Go see him. Okej, okay, ale najpierw tu mam... To jest to zobaczenie. No, Burst Clean. Czyli coś, co mi raz zapało. Talk to James first. He's the one in charge. Kurde. To jest siana. Holy shit, you're alive? No, niespodzianka. We saw you get bit by one of those things, man. No i co? Co z rosny? I'm approaching the location where I'm to meet my informant. Wiecie co? Co z rosny, za rosnym wyłączę te automatyczne te. Opcje. Nie to. Opcje. Sterowanie, gra. O, tutaj. Auto odtwarzanie nagrań. Wyłącz. Okej. I must say, everything's... I'm James. You don't know me, but I sure remember you. Me and Sinemoy had a slight difference of opinion. He wanted to stay put and wait for help. I wanted to get the hell out of there. So I got the hell out. Now, we're working on setting up the lighthouse to signal for assistance. We sure could use your help. Pieniądze, tak? Yes. Now, if you want to get off this island with the rest of us, go talk to my people. See what you can do to help, okay? Kurde, przydałby mi się apel licznik. Jest za tych cholernych zombiaków. Musiałem z tą czekoladę. Hey, unlike Sinemoy and his crew, we're not content to sit in our butts and hope that help's on its way. We're more proactive, you know? No dobrze, ale co się? Farther up the coast, there's a couple shipwrecks. The result of that monsoon that came through. I'm thinking they might have supplies, including signal flares. When help finally does get here, like maybe the military, we need a way to let them know where we are. You interested in a little salvage work? Mieć mam, tylko sure. Nie jestem pewien, czy z sterowaniem, z którym macham. When help finally does get here, and we get their attention, I guarantee a first spot on the chopper. Ten klawisz. No się masz? Her name's Linda. She got beat up pretty bad out there. I don't even know how she managed to make it here. Probably made it on sheer adrenaline. No. She needs painkillers and bandages. No, mam to. Can you see if you can find some? Co dajesz? Coś z yes. Deodorantu. Bomba chyba. Thank you. There's a wrecked ambulance on the road to the bungalows and medical supplies in the lifeguard tower. I'm pretty sure you can find painkillers and bandages either place. Maybe there's a rescue car on the beach. Try to worry, okay? She's really suffering. That is exactly what I needed. Thank you. You just saved this girl's life. No, fajnie. Bomba! Za chwilę będzie eksplozja. The hell?
We followed James to this lighthouse so we could send out an SOS signal using the lamp. But there's something wrong with the power. Marcus went to check the two transformers powering the lighthouse, but he's been gone for hours. Someone needs to see what's happened to him and try to get the power back on. Those things can't do to you what they can do to us. Maybe you can help us. Być może. Klucz następny. I'll see what I can do. Trochę nie moja bajka, ale... Good. The transformers are in the northern part of the gold bungalow area. If you can get the power back on, I'll let you into the storage shed. I'm Darwin, by the way. Dostaniesz tego Darwina, mówisz? Spoko, Marian. I was in contact with the pilots of that plane that went down. It was full of passengers, and they said they were making an emergency landing near the edge of the jungle. I lost contact with them after that, but if they landed that plane safely, maybe we can use it to get the hell serio? Off this island. O, maczta wojskowa, to jest bardzo fajna rzecz. Sure. Hey, that plane might be our ticket out of here. No dobrze. A tutaj co? Aha, tam musiałbym wejść. Rozumiem. Rozumiem? Tak. Aha, wybrane. To co dobre. Whoa. Don't be sneaking up on people. Oj, tam nie martw. Stary. Tego właśnie nie chcę. Nie chcę. No zobaczmy to. It's gotta be around here somewhere. Nie jestem daleko jakoś. It's a jumbo jet, not a needle in a haystack. Tak. Tam nie wejdę, dopóki tego nie zrobię. Dobra. To zróbmy. Pół kilometra, tak? No i nic, będziemy w drodze najwyżej, tyle. Ale sobie podaję połowę. Nie tutaj, tutaj. Rozumiesz? Tutaj. Mógł się skręcać w końcu. Jedziemy, Maria. Ej. Się masz? Tu godzinę? A chciałem go tak trochę przepłaszczyć. Dobra. Cała naprzód. Kapitanie, aj, aj. Stay down! Się masz. Wiecie, w samochodzie to jest łatwo jeszcze, w szczególności tutaj się staje. Bardzo łatwo. Nie widać, panie. O, pani. O, cholera, tutaj to jest to. To będzie pytanie, to jest przecież hotel, to będzie ich od cholery. Rozjeżdżajmy ich trochę. Nie, wy tu stoicie, to was rozjadę. Trochę ciężko się obracał łebkiem swoim pięknym, żeby móc sobie tutaj obejrzeć się do tyłu. Tędy, tędy. O Boże. Nie, dobra. Mój błąd. Tylko coś
jeżeli mi pamięć nie myli, to będzie tutaj trochę jadka. No tak, tutaj nie przejdę. No bo w sumie czemu nie? Puste. No cóż, wiedzą jak ostudzić. Może nie. Też nie mogłaby być z normalnej strony ta kierownica. Tylko tak kurde na opak. To jedziemy. Jadzią, panie zielonka. Ale wyjdziemy sobie teraz. Pam param pam 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 pam. Dobra, może tak nie szarżujmy, bo za chwilę się okaże, że tu kilku grubasów i za jej nie damy rady. Tak, tu widzę na dwóch. Tak. Time to die. Leżę się. Dobra, jakoś sobie poradziłem z nimi. Nie zaszło coś. Pusto. Średnio. Pusto. Też średnio. Halo? Jest tu jakaś grzmocilla? Nara? Widziałem gdzieś bukiet z gazem. Tylko to chyba nie jest trochę nie w tym miejscu. Gdzieś tutaj. Ale gdzieś widziałem cholerną butlę z gazem. Jakaś taksówka. Alkohol. Trochę kasy. Tu jest, dobrze. Wiedziałem, że gdzieś widziałem to. Łap to. Odpocznij. How can this be? Dobra. Mariany, przygotujcie się na bombę. Na bombową imprezę. Tak swoją drogą ciekawy wygląd. Jest tej butli. Z gazem. Trochę wygląda jak styfon, ta końcówka. No i ja korzystam z butli z gazem, więc jak trochę wiem jak to wygląda. Niektórzy mają po prostu gaz ziemny. Ja akurat korzystam z butli. Więc tak to zdecydowanie nie wygląda. Przynajmniej u mnie. Nie wiem, czy są jakieś inne rodzaje, nie widziałem takich jak tutaj. W każdym razie. Ty mędo. Trzeba się coś wyposażyć. Okej. Okay. Ile? O Boże. Tak, tylko że ja mam policzeczną, a nie obuchową. Ty mendo społeczna. Nie, tak to jak będzie kuchę. Jeden za jeden z nim to nie w ten sposób. Maybe
there's something useful. Ja nie jestem dobry w walce w ten sposób. To połasą pada. Jak tylko dostanę w łapę swoją myszkę, to mógł szaleć, ale nie teraz. Nie hu hu. Nie naprawdę. To jeszcze wezmę? Albo nie? Trzeci poziom. Mendo społeczny. Tak, trochę nie mam czym rzucać w niego. Okej, pan pozwoli. Coś obuchowego. Na najgorsze dzielostwo, to gdzie nie będzie się wbijać w niego. Mamy coś takiego? Czy nie? Tak, średnio chyba, co? Tak. Wiecie co, ludziska? Chyba zakończymy, bo to mamy godzinę. Ale trochę więcej minimalnie, więc ludziska, co tu mówić? Kończymy tę imprezę. Nic nie powiem wam więcej, to zatrzymajcie się. Cześć!